witamy wszystkich bardzo gorąco na podsumowaniu pierwszej kolejki zarówno Major League, jak i Initial League. Jest to nowa odsłona, nasz nowy program autorstwa Mateo oraz Williana. Będziemy tutaj starali się omawiać na bieżąco, co działo się w danej kolejce, zarówno w tej niższej klasie rozgrywkowej, jak i tej wyższej. Będziemy starali się tutaj zaprezentować Państwu ogólnie, co działo się w tej kolejce, krótko omawiać tabelę, przedstawić bramkę kolejki oraz przeprowadzić krótki wywiadik z gościem specjalnym. Cóż, myślę, że na początek rozpoczniemy od kompilacji, która niejako podsumuje nam to, co się działo w pierwszej kolejce Major League i Initial League. Zapraszam do obejrzenia materiału przygotowanego przez Gaza i Williana. Więc tak, no, w pierwszej kolejce mieliśmy kilka niespodzianek, zarówno jak i w Initial League, jak i w Major League. Póki co rozpocznijmy krótkie omówienie tabeli od tego, co się działo w Initial League. I po pierwszej kolejce mamy na pozycji lidera drużynę Rangers Regiment. Bilansem bramkowym 8-2, to wszystko dzięki wygranej nad albańską Husarią, która jest póki co jest czerwoną latarnią ligi. Exekutor z Team Fame No Name FC Jeffce, komplecik punktów. Warto tutaj dodać, że Exekutor z Team zwyciężyło z Hasającymi Zającami tutaj w meczu, no, który zakończył się ostatecznie walkoverem. Pierwotnie był wynik 0-0, aczkolwiek zagrał tutaj nieuprawniony zawodnik. Podobnie było walkover dla drużyny Fame No Name w meczu z rezydencją na Jamajce, z tego względu, że nie stawiła się ta ekipa na mecz.
To tyle jeśli chodzi o tabelę Initial League. Zerknijmy na Major League, bo oto tam więcej niespodzianek. I szczególną niespodzianką była wygrana Syndykatu Elitarnych Samców nad drużyną Pride Fax 2-1. Takim samym stosunkiem zwyciężają Polish Hussars z drużyną Night Avengers. Pro Veterans w meczu klasyku zwycięża ze zdziadałymi zebrami. No a mieliśmy tutaj jedyny remis w tej kolejce, Explodinis kontra Proud Team HC, no i 0-0. Wykonawcą owych grafik jest tutaj MAD. Bardzo gorąco. To tyle jeśli chodzi o tabelę. Teraz znaczy czas na przedstawienie bramki kolejki. Nasza redakcja postanowiła wybrać zdobywcę bramki kolejki. A tym zawodnikiem, który zdobył tą bramkę kolejki, jest Tom z drużyny Syndykat Elitarnych Samców. Warto przyjrzeć się tej bramce. Dlatego zapraszamy do przedstawienia, zaprezentowania właśnie tej bramki. Mieliśmy to niekonwencjonalne rozegranie piłki z rzutu rożnego, bardzo składne akcje i piękne wykończenie w wykonaniu Toma. To wszystko złożyło się na bramkę kolejki w wykonaniu właśnie Toma. Gratulujemy zwycięzcy tego mini konkursu, a skoro określiliśmy, że tym zdobywcą tego tytułu niespodzianki tejże kolejki, no to warto tutaj było zaprosić gościa właśnie z tejże drużyny, bo oto Syndykat Elitarnych Samców reprezentuje dzisiaj organizator RSHL Hannibal Lektor. Witam cię bardzo serdecznie, dobry wieczór. Witam cię Mateo, witam wszystkich serdecznie. No to tak, no na początek myślę, że wszyscy chętnie by dowiedzieli się, czy jesteś po prostu zaskoczony waszym zwycięstwem z ekipą Pride Hawks. Czy była to według ciebie aż taka niespodzianka, czy może spodziewałeś się tego po waszej dyspozycji? Ja szczerze powiedziawszy, nie byłem zaskoczony tym wynikiem. Przewidywałem taki, jak i inny scenariusz tego spotkania. Żaden wynik by mnie nie zaskoczył po mojej drużynie. Jak myślisz, stać was na więcej, twoją drużynę, czy aspirujecie tutaj na coś więcej, aniżeli, nie wiem, strefa środkowa, może top 4? Znaczy, my nie mamy żadnych takich celów, nic sobie nie zakładamy i nic. Meczem zbytnio się, nikt zbytnio na naszej konfie się nie przejął, może trochę ja się za bardzo cieszyłem na tej konfie, ale reszta jakoś tak przeszła obok. Jeśli chodzi o cele, no to gramy swoje, no i co wyjdzie na koniec sezonu, to wyjdzie. Jakoś nie staramy się bić o wyniki. I teraz mam tutaj takie dla ciebie pytanie. Kto według ciebie jest takim największym zaskoczeniem na minus? Kto zaliczył tak zwany false start według ciebie w lidze? W lidze? No to na minus trochę to Pride Hacks, spodziewałem się po nich trochę więcej. A na plus, no to Polish Hussars. Myślałem, że pierwszy mecz przegrają z Night Avengers. Ale udało im się wygrać. Nie wiem jak dalej będą sobie radzić. Tak, no mieliśmy już w tej pierwszej kolejce dość sporo komisji.
Jak to skomentujesz jako organizator? Jesteś zaskoczony tym faktem, czy może już przywykłaś do tego po tych licznych komisjach, choćby ze strony Jakuba Wawrzyniaka, który też tą jedną z komisji napisał w tej pierwszej kolejce? Kiedy Umbana dostał użytkownik Jakub Wawrzyniak, to wiedziałem, czym to się skończy, więc liczba komisji ani taka, która była, ani taka, która może nawet nadejść, mnie już nie zaskoczy. Jaka jest mniej więcej twoja rola w życiu ligi jako organizator? Myślę, że tutaj użytkownicy bardzo chętnie dowiedzieliby się mniej więcej, jaka jest właśnie ta twoja rola. No, głównie zajmuję się z całością transferami, ogarniam kluby na League Space, profile ich, kto gdzie gra. No, czasem też zbanuję, rozdam jakieś procenty, może mniej słuszne, może bardziej. Czasem też wykrywam multi z Salusiem, jak nam się bardzo nudzi. Wszystkiego po trochu, można powiedzieć. Masz kogoś takiego, kto jest dla ciebie takim idolem wręcz, jeśli chodzi o życie forum? Czy masz tutaj takiego użytkownika, według którego warto brać przykład? Mam trzech. Kamilos, Pan Murzyn i Jakub Wawrzyni. Chciałbyś jakoś scharakteryzować, dlaczego właśnie oni? No, zwykle staram się naśladować osoby, z którymi miałem styczność, no, a z każdym z nich grałem w jakimś klubie. No, Pan Murzyn według mnie był najlepszym moderatorem, jaki był na tym forum. No, Kamilosa nie muszę chyba nikomu opisywać, no, a Wawrzyniak no, jest dość pocieszny, więc... Masz jakiś taki moment, który z wyjątkowym wdziękiem wspominasz, jeśli chodzi o historię RSHL? Jakiś taki fragment, który naprawdę był dla ciebie najważniejszy, jeśli chodzi o życie tego forum? Najważniejszy, może taki najbardziej emocjonalny, to przypominał się mecz z 8 sezonu z Initial League. Grałem wtedy z Rzeczach Murów. Graliśmy z Bortowym. No, przegrywaliśmy 1-0. Wyrównaliśmy w ostatniej minucie pierwszej połowy w doliczonym czasie i bramkę na 2-1 strzeliliśmy już po doliczonym czasie w drugiej połowie. A tak to jakoś żadnych momentów nie mogę sobie przypomnieć. No właśnie, jesteś na forum już dość długo tym administratorem, jesteś bardziej jednym z takich bardziej doświadczonych właśnie organizatorów tejże ligi. Jak tutaj na przestrzeni czasu chciałbyś mniej więcej opisać to, co się dzieje, jeśli chodzi o właśnie te stanowiska organizatorów? Czy lepiej było dawniej niż teraz? Czy może teraz jest jakiś taki napływ nowych, tutaj dodatkowych, świeżych twarzy? Jak to oceniasz? Czy lepiej było w tej kwestii administratorskiej dawniej, czy teraz? Czy lepiej było dawniej, czy teraz, to już nie mogę się wypowiedzieć. To już jest opinia każdego usera. Ja na ten temat nie mam zbytnio jakiejś swojej opinii. Moim zdaniem dawniej był to większy ruch i trochę ciężko było to ogarnąć, ale i tak administracja dawała radę. Teraz jest po prostu spokojniej dużo, no i no, nie mamy zbytnio co ogarniać, z czym nie mam jakichś kłopotów organizacyjnych, tak jak to było dawniej, tyle spin, afer. Teraz już jest tego dużo mniej po prostu. Mam takie dla ciebie pytanie, czy jesteś na tak dla multi, jeśli chodzi o tworzenie coś takiego w tym sezonie, czy wydaje ci się, że to może wypalić choćby w 50%, bo wiadomo, że nie zawsze jest łatwo wykonać ten plan w 100%, aczkolwiek zawsze warto próbować. Jak jest twoje zdanie? Mógłbyś powtórzyć jeszcze raz pytanie, bo akurat mi wiadomość na gadu-gadu przeszła i zagłuszyło. Pytanie było związane z Multiligą. Czy wydaje ci się, czy może ona wypalić choćby w połówce tego, co jest w planach? Znaczy, ja z góry zakładam, że jeśli jest jakieś wydarzenie w internecie, darmowe oczywiście, nikt za to nikomu nie płaci, to ciężko jest zorganizować jakąś grupę użytkowników w danym czasie, w określonym czasie, żeby to wszystko grało, bo zawsze komuś
jakiś dany termin może wypaść i przez to głównie coś takiego może nie wypalić, ale no jeśli będą odpowiednie osoby, które się tym zajmą, które przygotują wcześniej, dużo wcześniej, będą miały do tego możliwości, no to czemu nie? Czemu nie? Wszystkim można spróbować, nie mówię nie. Ale głównym moim zdaniem, albo takim główną taką przeszkodą do takiego wydarzenia jest czas innych użytkowników. Na koniec takie pytanie, jak myślisz, kto jest taką wiodącą postacią twojej drużyny? Kto jest takim najbardziej wyróżniającym się graczem, dzięki któremu osiągacie na początku sezonu takie, a nie inne wyniki? No to ciężkie pytanie, bo dla mnie to cała drużyna. Cała drużyna, bo to cała drużyna pracuje na wynik i cała drużyna gra w meczu. Ja staram się tak rotować składem, żeby każdy pograł tyle samo minut, napastnicy po tyle samo, DMC po tyle samo, GK po tyle samo, więc dla mnie po prostu nie ma, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Dziękujemy ci bardzo za te liczne wypowiedzi, na liczne pytania. To był wywiad z gościem podsumowania pierwszej kolejki Major League i Initial League. Dziękujemy bardzo serdecznie. Hannibal Lecter był z nami. Również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. No i cóż, nasze podsumowanie właśnie dobiegło końca. Podziękowanie dla Williana Gaza za kompilację, Mada i Fapika za grafiki. No i dla was, użytkowników, którzy śledziliście właśnie to pierwsze podsumowanie, pierwsze koty za płoty za nami. Czas na niebawem drugie podsumowanie. Zobaczymy jeszcze kiedy. Na pewno będzie to w najbliższym czasie. Dziękujemy bardzo serdecznie za te podsumowanie. Przeprowadził je dla państwa duet Mateo oraz Julian. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby, 'cause you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours till the night is ours, and I'll be back with you. This right here is my time for party. 5 more hours, we're just getting started. This right here is my time for party. 5 more hours, we're just getting started. 5 more hours, we're just getting started. What you wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. I keep you out the cold. I give you all my time, baby. You know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours till the night is ours, and I'll be back with you. This is, yeah. This right here is my time. We're just getting started.
Let's just get you started.